Witam Was w kolejnym odcinku serii o historii filozofii. Dziś znów przenosimy się do Italii, a konkretniej do Elei. Tam urodził się i mieszkał bohater dzisiejszego odcinka, Parmenides. Żył on w latach 540-470 przed Chrystusem i był założycielem szkoły filozoficznej, którą od jego miasta nazywamy Eleacką. Mówiąc szkołą, oczywiście na myśli pewne podobieństwo poglądów, tematyki i sposobu uprawiania filozofii, a nie jakąś tam instytucję z tablicą i dzwonkami, gdzie dzieci są 12 lat przytrzymywane siłą, a jak nie mogą usiedzieć w całkowicie nienaturalnym dla nich środowisku, to odurza się narkotykami, zwanymi czasem dla niepoznaki lekami na ADHD. W każdym razie to Parmenides jest założycielem tej szkoły, a nie jak często się bezmyślnie podaje, Ksenofanes. Jak zapewne pamiętacie, Ksenofanes dużo podróżował po Italii, więc na pewno był w Elei i mógł nawet spotkać Parmenidesa, ale również pewnym jest to, że nie wpłynął na jego filozofię, co najwyżej na poetycką formę przekazu. Ksenofanes zajmował się głównie tematyką religijną, podczas gdy Eleaci skupieni byli na ontologii. Co to jest ontologia, będzie później. Mój profesor od historii i filozofii starożytnej śmiał się, że ten błąd wziął się z niemieckiej skłonności do Ordnungu i nigdzie nie przypisany Ksenofanes drażnił ich, rozbudzając nerwice natręt. A że tak dużo książek historycznych to po prostu przypisywanie z innych książek, to ta niczym nieuzasadniona opinia zaczęła żyć własnym życiem. Można ją spotkać w naprawdę wielu miejscach. Jeszcze co do tematu spotkań z innymi filozofami, to Parmenides pobierał jakiś czas nauki u Pitagorejczyka Ameiniasa, ale ostatecznie jedyne, co od niego wziął, to tak naprawdę samo zainteresowanie tematyką filozoficzną. Poza tym Parmenides był nauczycielem Zenona z Elei i Melissosa, o których dowiecie się więcej w kolejnym odcinku, oraz być może Empedoklesa. Odwiedził też Ateny wraz ze swoim ulubionym uczniem Zenonem i, jak podaje Platon, spotkali tam młodego Sokratesa. Także jak widzicie, zbliżamy się małymi krokami do filozofii przez wielkie F. Choć trzeba przyznać, że Parmenides już taką filozofię przez wielkie F uprawia. Nawet jeśli nie jest tak znany jak Sokrates, bo jakby nie patrzeć, to on tę filozofię zrewolucjonizował. Przeniósł punkt ciężkości z kosmologii do ontologii. Po raz pierwszy mówimy o abstrakcji to, co jest, czyli o bycie jako takim, a nie o jakiejś konkretnej rzeczy pokroju wody czy powietrza. Wykonał krok, na który jońscy filozofowie nie byli w stanie się zdobyć, utorował drogę samoświadomej dyscyplinie filozoficznej, jaką jest metafizyka, czy też ontologia, a która w rozważaniach o arche była uprawiana w całkowitym zmieszaniu z logiką i teorią poznania. Z tym, że mimo utorowania drogi sam nią nie podążył i jego metafizyka, czyli filozofia bytu, jest nierozerwalnie powiązana z filozofią poznania. Wspomniałem wcześniej o poetyckiej formie. Jego poglądy są nam znane z poematu alegorycznego pod tytułem O naturze, z którego zachował się prolog, prawie cała część pierwsza i fragmenty części drugiej. Główną postacią poematu jest bogini objawiająca Parmenidesowi mądrość. Jest to dość mętne i niezbyt przyjemnie się czyta, więc nie będziemy tu analizować walorów literackich tego dzieła i skupimy się na samej filozofii. Z grubsza Parmenides mówi w tym tekście o trzech drogach poznania. Wpisując drogę absolutnej prawdy, sformułował de facto zasadę niesprzeczności, która swoją bardziej znaną nazwę i uzasadnienie otrzyma od Arystotelesa. A u samego Parmenidesa brzmi ona tak. Byt jest, nie może być, że nie jest. Jak mieliście coś wspólnego z filozofią, to mogliście słyszeć wersję byt jest, a nie bytu nie ma. Ale to jest tłumaczenie niepoprawne i niezgodne z intencjami Parmenidesa. Jak sam napisał, tym samym jest myśleć i być. Dla Greków myślenie to nie abstrakcyjny, oderwany od wszystkiego proces rozumowania, czy coś całkowicie poza rzeczywistością, a oglądanie, czy wręcz dotykanie rzeczywistości przez umysł. Myślenie więc miało według nich kontakt z konkretami, a nie abstrakcjami. I dlatego właśnie jakiekolwiek myślenie, by być myśleniem, musi być myśleniem o bycie. Nie ma myśli niewyrażającej bytu, nie ma w ogóle niczego, co by było niezależne od bytu. A prawdziwego niebytu nie można nawet pomyśleć. Słowo niebyt jako rzeczownik ma pewną treść, więc jest czymś, więc jest bytem. Czyli nie jest tym, czym byśmy chcieli, by było. Przeciwieństwo bytu jest wewnętrznie sprzeczne. W związku z tym, jeśli wypowiem zdanie jed nie istnieje, nie może cię skrzywdzić, to nie wyraża ono żadnej prawdziwej myśli. W rozumieniu Parmenidesa to czysty nonsens i nazywa to drogą absolutnego fałszu. Bierze się to stąd, że Grecy nie wykształcili osobnego pojęcia istnienia i zastosowanie egzystencjalne, czyli właśnie stwierdzające istnienie, prowadzali do prawdziwościowego użycia esti, które znaczy jest prawdą, zachodzi. Czyli jeśli cokolwiek jest, to automatycznie jest prawdą i zachodzi.
Tak używano języka jeszcze przed Parmenidesem, ale jego oryginalnym wkładem jest tu powiązanie czegoś, co nie jest, jako treści fałszu i błędu, z niczym, czy jakbyśmy powiedzieli w uproszczeniu z niebytem. Skupmy się teraz na samym bycie. Skoro jest i nie może być, że nie jest, to jest wieczny. Z niczego nie powstał, bo to, co jest, to właśnie byt. A niebytu nie ma. Skoro nie jest niebytem, to niczego mu nie brakuje, ma wszelkie możliwe cechy i treści. Skoro wszystko już ma i jest wieczny, to jest też niezmienny. A skoro jest niezmienny, to jest nieruchomy. Skoro niczego mu nie brakuje, to jest równy. A równość i skończoność dają mu formę kulistą. No i przede wszystkim jest jeden, niepodzielny i ciągły. Taki pogląd, że wszystko jest jednym bytem, nazywamy monizmem metafizycznym. Zauważcie, że w jońskiej filozofii przyrody też był monizm, na przykład wszystko jest wodą, ale to był monizm fizyczny. No dobra, skoro wszystko jest jednym, to przeciwieństwa w jednym bycie się wykluczają, a w świecie przecież widzimy ich pełno. Co Parmenides na to? A on na to, że to nie jest prawdziwy obraz bytu. Często przypisuje tu się rzekome konsekwencje popheraklityczne. Nic nie jest, wszystko się staje, nie jest bytem, co może przestać być. Ale tak jak u prawdziwego Heraklita, a nie w tej jego zwulgaryzowanej wersji, przeciwieństwa są przyporządkowane wyższej od nich jedności. Dzień, noc czy ciepło-zimno to nie przeciwieństwo na zasadzie byt-niebyt. To wszystko byt. Skoro jednak byt jest jeden, nieruchomy, niepodzielny, to na gruncie filozofii Parmenidesa nie da się zrehabilitować poznania zmysłowego tak, jakby chciał. Bo tak w ogóle to odróżniał poznanie zmysłowo od umysłowego, nawet jeśli robił to niejasno. Kryterium tego rozróżnienia miał być rozum, bo wrażenia zmysłowe nie są pewne. Za wiele na tym polu nie osiągnął, ale dzięki swoim staraniom jako pierwszy zastosował świadomie w filozofii nie uogólnianie zbioru pojedynczych faktów, a rozumowanie dedukcyjne, czyli takie rozumowanie, które wyprowadza według prawideł wybranej logiki zdania ze zdań zamiast ze szczegółowych obserwacji, jak było do tej pory. Jeśli chodzi o rdzeń filozofii Parmenidesa, to wiemy już wszystko. Na deser wspomnę, że z wywodzącej się z pitagoreizmu teorii medycznej, głoszącej, że zdrowie polega na równowadze przeciwieństw, Parmenides przejął przekonanie, że ciepło i zimno oraz jasność i ciemność pełnią ważną rolę w budowie świata i człowieka. Przykładowo, kobiety mają więcej ciepła, a stosunek ciepła i zimna decyduje o sposobie myślenia. Z kolei śmierć jest ucieczką ciepła. Raczej nie ma to większego znaczenia dla historii nauki, tak jak nie ma większego znaczenia dla historii prawa, że Parmenides, jak wielu mędrców tamtych czasów, był zaangażowany społecznie i ponoć ułożył jakieś prawa dla swojego miasta Elei. Jakie niestety nie wiem. No ale podałem to w formie ciekawostki. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do polubienia filmu na YouTubie, lajkowania na Facebooku, subskrybowania i dzielenia się z potencjalnymi zainteresowanymi. Zapraszam również na Discorda, gdzie można porozmawiać na dowolne tematy około filozoficzne. Do usłyszenia.